rezolucję w sprawie budowy zbiorników retencyjnych zapewniających bezpieczeństwo powodziowe mieszkańcom Bieżanowa i osiedle Złocie. Projekt grupy radnych, druk nr 1311R. Referuje pani Anna Mroczek. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałam się zwrócić do Państwa z prośbą o poparcie projektu rezolucji, który przygotowałam w odpowiedzi na to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch dni kolejny raz na terenie Bieżanowa i częściowo osiedla Złocień. Otóż znana wszystkim w Krakowie już niechlubnie rzeka Serafa po raz kolejny próbowała zalać tereny tychże osiedli. To, że akcja powodziowa zakończyła się względnym sukcesem, zawdzięczamy nie działalności służb, nie działalności sił zabezpieczających, a tylko i wyłącznie siłom natury, ponieważ po prostu przestało padać. Jeśli padałoby jeszcze pół godziny dłużej z podobną intensywnością, Bieżanów byłby zalany na mniej więcej na wysokość kolan albo i więcej. Proszę Państwa, to nie jest nowa sytuacja. Sytuacja miała tragiczny przebieg w 2010 roku, kiedy ta rzeka sześciokrotnie zalała Bieżanów. I wtedy też dzięki uchwale Rady Miasta poprzedniej kadencji i działalności prezydenta zostały lekko podwyższone wały i zostało podjęte zobowiązanie, że zostanie wybudowany zbiornik. Zostało podjęte zobowiązanie przez władze miasta Krakowa, że zostanie wybudowany zbiornik na terenie Bieżanowa Drożdżowni. Gmina przeznaczyła pod teren zbiornika swoje zasoby. Natomiast od 3 lat trwa nieustający proces koncepcyjno-projektowy, ja właściwie to nie wiem, czy nie antykoncepcyjny, bo po prostu dalej nie wiadomo, co się z tym zbiornikiem dzieje, a przynajmniej ja nie wiem, nie wiedzą mieszkańcy i w związku z tym, ponieważ jest to w kompetencji marszałka wojewody, to mają być pieniądze przeznaczone z puli Narodowego Programu Ochrony przed Powodzią. W związku z tym chciałam prosić Państwa o poparcie tej rezolucji, aby Rada Miasta uzyskała jakieś wiążące informacje, a przede wszystkim harmonogram, kiedy rozpocznie się wreszcie budowa tego zbiornika i kiedy zakończy się budowa tego zbiornika, bo rozpoczęcie to jeszcze nic. Kolejny problem, jaki jest, to proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że jako radni miasta wydajemy pieniądze na zabezpieczenie mieszkańców Krakowa przed zalewaniem terenów Krakowa przez wody spływające z coraz bardziej zainwestowanych terenów Wieliczki. I to nie jest tylko problem już w tym momencie Rady Miasta Krakowa, tylko to jest problem tak naprawdę władz wojewódzkich, władz Wieliczki i pora zmobilizować także władze do tego, aby w końcu podjęte zostały działania zmierzające do budowy zbiorników dwóch, z tego co wiem, tak miała kształtować się koncepcja zabezpieczenia powodziowego na terenie Wieliczki. Myślę, że to jest wszystko, co mogę w tym momencie powiedzieć na ten temat. Oczywiście mogłabym mówić dużo dłużej. To nie o to chodzi. Natomiast bardzo Państwa proszę o poparcie tego wniosku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań... Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowiec. Szanowni Państwo, ja chciałem gorąco poprzeć ten projekt rezolucji, faktycznie program tak zwanej małej retencji, w ramach którego powinno w terenach graniczących bezpośrednio z Krakowem lub na terenie miasta powstać kilka małych zbiorników wodnych chroniących części Krakowa przed zalaniem właśnie z tych małych cieków wodnych nam kuleje. Dlatego to jest słuszna jak najbardziej rezolucja. No niemniej jednak ja też będę chciał Państwa przekonać do tego, abyśmy również podobny projekt w sprawie Sudołu Dominikańskiego wystosowali. Tam jest dokładnie podobny problem, tylko z gminą sąsiednią z Węgrzcami, gdzie miał powstać zbiornik małej retencji i też ta sprawa się bardzo ślimaczy, dlatego powinniśmy faktycznie o te zbiorniki małej retencji zabiegać, żeby one powstały, bo po otwarciu Świnnej Poręby to właśnie największe zagrożenie powodziowe dla Krakowa będzie
występować i będzie związane z tymi małymi ciekami wodnymi, które nie mają należytego zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze głos zabrać w tej sprawie? Nie widzę. Szanowni Państwo, bo to jest drugie jednoczytaniowe, będziemy głosować w rezolucji, więc bardzo proszę o przybycie. Nie ma poprawek, bo to jest zamknięcie dyskusji powoduje, że już poprawek nie ma. Ja zamykam dyskusję, skoro jej nie ma. No. Więc zwołuję Państwa do głosowania. Szanowni Państwo, jest to ostatni punkt przed oświadczeniami komunikatami, bardzo proszę. Komunikacjami będziemy się komunikować. Zadzwonię jeszcze raz. Przystępujemy do głosowania. Rezolucja w sprawie budowy zbiorników retencyjnych zapewniających bezpieczeństwo. Tak, bo tak. Dobrze, to czekamy na nas. No ale nie możemy, bo godzinę już wzięliśmy, to nie można. Nie możemy, no nie możemy. Tak, Teodozja. Dobrze, jeszcze sekundę. Dobra. Szanowni Państwo, bardzo proszę, bo są radni, którzy kończą posiłek i proszą o 5 minut przerwy. A więc 5 minut przerwy. To zrobimy oświadczenia i komunikaty. Przed głosowaniem.